Katowice. Niebo dość pochmurne, ale widać księżyc. Tylko jego część, bo tarcza maleje w stronę Nowiu. Ale zastanawiam się, jak stamtąd, ze srebrnego globu, widać kosmos. Nie z tej ziemi. 16 lipca 1969 roku. Przylądek Canaveral. Za chwilę rozpocznie się misja Apollo 11, w której uczestniczą Neil Armstrong, Michael Collins i Buzz Aldrin. Najważniejsze cele to pobranie próbek gruntu, a także pierwsze wyjście człowieka na powierzchnię Księżyca. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6. Maszyna o masie ponad 3000 ton leci w kosmos. To tak jakby 90 cystern wypełnionych po brzegi paliwem właśnie uniosło się do góry. 20 lipca tego samego roku. Po raz pierwszy w historii człowiek pojawia się na srebrnym globie. To mały krok dla człowieka, lecz wielki dla ludzkości. Ponad 500 000 ludzi na całym świecie obserwuje z zapartym tchem, jak Neil Armstrong spaceruje po powierzchni Księżyca. Nazajutrz The New York Times poświęca temu wydarzeniu całe wydanie. Lądowanie we wszystkich mediach komentują prezydenci, monarchowie, a także przywódcy duchowi, jak Dalaj Lama czy papież Paweł VI. Zachwytu nie kryje znany malarz Pablo Picasso. Jednak już 3 lata później loty na Księżyc nikogo nie dziwią. Załogowe misje kończą się na Apollo 17, a misje o numerach 18 i 19 zostają odwołane. Loty w kosmos zaczęły być mocno krytykowane przez pewne grupy społeczne. Uważano wówczas, że Srebrny Glob nie ma już nic do zaoferowania, a środki, które rząd Stanów Zjednoczonych przeznacza na załogowe misje, są zbyt duże i mogłyby zostać przeznaczone na bardziej przyziemne sprawy. Trwała zimna wojna, a awaria podczas misji Apollo 13 o mało nie zakończyła się tragedią. NASA z kolei miała już próbki księżycowego gruntu, fotografie i relacje lunonautów. O tym Radek Kosarzycki, portal spidersweb.pl. Projekt załogowych lotów księżycowych, projekt Apollo, był przede wszystkim programem politycznym. To był element wyścigu kosmicznego, w którym chodziło głównie o to, żeby dowieść tego, że Stany Zjednoczone przed Związkiem Radzieckim posadzą człowieka na Księżycu, i to się udało. W 1969 roku ogromnym kosztem, ten pierwotnie planowany koszt w ówczesnych pieniądzach to było 7 miliardów dolarów. Ostatecznie się skończyło o tym, że cały program Apollo kosztował 20 miliardów dolarów i tak naprawdę po osiągnięciu tego głównego celu, kiedy udało się dowieść, że Stany Zjednoczone pierwsze wylądują na Księżycu, uzasadnienie dla wydawania kolosalnych pieniędzy na kolejne misje już nie było tak istotne. Trudno w to uwierzyć, ale misje badawcze, misje technologiczne nie były aż tak istotne, nie były na tyle ważne, żeby dalej je finansować. Zresztą widać to samo w Związku Radzieckim. W momencie, kiedy Amerykanie wylądowali jako pierwsi na Księżycu, Rosjanie zatrzymali swój projekt, bo już nie było powodu na to, żeby na ten Księżyc lecieć. Więc najprostsza odpowiedź brzmi tak, że zatrzymano projekt Apollo ze względu na ogromne koszty. Już wiemy, że standardowa podróż na Księżyc trwa około 4 dni, ale my mamy super kosmiczny pojazd i możemy się pojawić tam właśnie teraz. Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi. Jego średnica stanowi 1/4 średnicy ziemskiej. Grawitacja? 1/6 tego, co na naszej planecie. A więc prędzej tam poskaczemy niż pobiegamy. Z tym, że musimy mieć odpowiedni skafander, bo oczywiście nie ma czym oddychać. Do tego suchy, jałowy glob, skały i szary księżycowy pył. No to właściwie po co nam ten Księżyc? Okazuje się, że ma ogromny wpływ na naszą planetę.
Jest to miejsce, w którym jesteśmy w stanie aktualnie zbudować bazę, umieścić na dłuższy czas astronautów, którzy będą tam na miejscu, będą mogli badać próbki księżycowe bezpośrednio na miejscu, będą mogli testować technologie, które w odległej przyszłości być może posłużą nam do odwiedzania Marsa czy dalszych rejonów Układu Słonecznego i budowania baz tamże. W związku z czym to jest takie doskonałe laboratorium do testowania wszystkich technologii, które będą nam potrzebne w podróż gdziekolwiek dalej. Bo pamiętajmy, do Księżyca mamy 380 tysięcy kilometrów i poza misjami Apollo nikt nigdy dalej nie poleciał. Ale jeżeli spojrzymy na odległość do Marsa, która jest kilkaset razy większa, no to mamy laboratorium tuż pod nosem. To jest Księżyc. Jeżeli chcemy polecieć na Marsa, na Księżyc musimy latać bez żadnego problemu. Musimy mieć wszystkie technologie sprawdzone już tutaj na Księżycu, aby myśleć w ogóle o tym, żeby polecieć dalej. Po 1972 roku człowiek ani razu nie pojawił się na Księżycu, ale pojawiły się na nim kosmiczne łaziki. Do tego Księżyc jest pod stałą obserwacją satelita, a my, ludzie, znów zaczynamy za Księżycem tęsknić. Okazuje się, że Srebrny Glob daje więcej możliwości, niż mogłoby się nam wydawać. Jest to miejsce, w którym jesteśmy w stanie aktualnie zbudować bazę, umieścić na dłuższy czas astronautów, którzy będą tam na miejscu, będą mogli badać próbki księżycowe bezpośrednio na miejscu, będą mogli testować technologie, które w odległej przyszłości być może posłużą nam do odwiedzania Marsa czy dalszych rejonów Układu Słonecznego i budowania baz tamże. W związku z czym to jest takie doskonałe laboratorium do testowania wszystkich technologii, które będą nam potrzebne w podróż gdziekolwiek dalej. Średnia odległość między Ziemią a Księżycem to 384 400 km. Dzięki badaniom i kolejnym planom Srebrny Glob wydaje się być jeszcze bliżej, a my jesteśmy jeszcze bliżej odkrycia kolejnych tajemnic kosmosu. 2 minutes, 10 seconds and counting. Oxidizer test.